Radio Różaniec. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kłania się Marek Jaworowski. Szanowni Państwo, cieszę się, że możemy spotkać się po raz kolejny i po raz kolejny zanurzyć się w Słowie Bożym. Pamiętajmy o tym, co powiedziała Matka Boża w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Kiedy rozważamy różaniec, najlepiej zrobimy, jeśli będziemy rozważać tajemnice różańcowe, medytując nad Słowem Bożym. Do tego zresztą zachęca święty Jan Paweł II w liście o różańcu, który polecam Państwu do przeczytania, a nawet medytacji. To jest tak wielkie, bogate źródło wiadomości, że myślę, iż osoby kochające różaniec, modlitwę różańcową, powinny się z tym listem zapoznać i często do niego wracać. Często. Jan Paweł II tam wręcz mówi, że aby uczynić modlitwę różańcową owocną, należy właśnie medytować w czasie rozważania tajemnic nad Słowem Bożym. Że to jest źródło, że to jest najlepszy sposób. Dlatego dzisiaj spojrzymy na różaniec od strony Bożej, Bożego Słowa. Może nie będą padały słowa różaniec, modlitwa różańcowa, ale osoby modlące się różańcem, na różańcu, oddające Bogu chwałę modlitwą różańcową. Tak, siostry i bracia. Modląc się różańcem, oddajemy Bogu chwałę. W brewiarzu, w liturgii godzin, kiedy są dni szczególnie poświęcone Matce Bożej, uroczystości, święta, w antyfonach wezwania czytamy takie słowa. Uwielbijmy Boga albo uwielbijmy Jezusa Chrystusa, to występuje zamiennie, czyli uwielbijmy Boga, oddając chwałę Maryi Dziewicy. Pamiętam, bardzo mocno mnie to określenie, to słowo uderzyło. Uwielbijmy Boga, oddając chwałę Maryi Dziewicy. A co czyni Maryja? Maryja rozważa Słowo Boże. Maryja wsłuchuje się w Słowo Boże i je zachowuje. W Kanie Galilejskiej mówi do sług: uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. A więc uczyńmy to, do czego zachęca nas Matka Boża. Pochylmy się teraz nad Słowem Bożym i jak mówi święty Ludwik Maria Grignion de Montfort o pobożności maryjnej, jest pobożność fałszywa i prawdziwa. O fałszywej proszę sobie poczytać, prawdziwa w skrócie to czynimy wszystko jak Maryja. A więc, jeżeli Maryja wsłuchiwała się w Słowo Boże, rozważała w sercu, co ono ma znaczyć i zachowywała je, nam nie wypada postąpić inaczej. Jeśli przyznajemy się do Maryi, jeśli bierzemy do ręki różaniec, jeśli jest to nasza ukochana modlitwa, nie wypada nam nie pochylić nad Słowem Bożym. I dlatego, siostry, bracia, dzisiaj będziemy rozważali Słowo Boże pod kątem radości. Radości chrześcijańskiej. Oczywiście rozróżniamy różne rodzaje radości, tą ludzką, wynikającą na przykład z jakiegoś udanego przedsięwzięcia, radość z narodzin dziecka, radość wynikającą z różnych sukcesów odnoszących przez nasze dzieci, radość z odzyskania zdrowia, radość z osiągnięcia dobrych wyników pracy albo znalezienia lepszej pracy, dającej lepsze możliwości materialne, podnoszące nasz status materialny. To są wszystko radości. To są radości bardzo ważne. Ja bym powiedział, to są wręcz błogosławieństwa Boga w naszym życiu. Powinniśmy na to spojrzeć właśnie jak na dar miłości Bożej i Boże błogosławieństwo. Ale Bożym błogosławieństwem są też trudne sytuacje. Sytuacje, które powodują ból, a nawet smutek, głęboki smutek i rozczarowanie. Prosiłem Boga, a On mi tu przyłożył jakimś cierpieniem. Prosiłem Boga, a nie dostałem, a wręcz zostało mi to zabrane. I tu musimy sobie znowuż odpowiedzieć na pewną kwestię i uświadomić jasno, że to nie Bóg nam coś zabiera, oprócz jednego przypadku. Jeśli to, czym dysponujemy, jeśli to, co mamy, co jest osiągnięciem naszego życia, jest osiągnięte w sposób nieuczciwy, wtedy jeżeli zwracamy się do Boga całym sercem, On nas z tej nieuczciwości oczyszcza, bo chce mieć nas doskonałymi. Doskonałymi bądźcie, jak doskonały jest Ojciec. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A zatem pochylmy się nad Słowem Bożym. W Psalmie 105, wersety 3 i 4 czytamy następujące słowa. Niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Czyli niech się weseli serce szukających Pana. Szukając Pana, mamy szukać Pana w każdej sytuacji w naszym życiu.
Bóg przychodzi i jest obok nas i chce, abyśmy radowali się Jego obecnością. I więcej, abyśmy Go szukali z radością. To tak, jakbyśmy szukali ukrytego skarbu. Wiemy, że jest ten skarb i już się cieszymy, że go posiądziemy, że to będzie nasz skarb. I nikt więcej tego skarbu nie posiądzie, tylko my. Bez względu na trud związany z poszukiwaniem, na koszty, które musimy ponieść. Radujemy się tym skarbem, bo wiemy, jak on jest cenny, jak zmieni się nasze życie. Tak mamy szukać Pana na drogach naszego życia. W psalmie 34, wersety 5-6 czytamy. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, promienijcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Przychodzimy do Boga z naszymi problemami, z naszymi troskami, z ranami serca, ducha, z chorym ciałem i nie ma w nas radości. Nie ma w nas radości. W psalmie czytamy również, rozraduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. Czyli mamy się rozradować Panem w sytuacji, w której jesteśmy. Nie dopiero wtedy, kiedy będziemy wysłuchani. Nie dopiero wtedy, gdy łaskę otrzymamy, o którą prosimy. Ale teraz stajemy do modlitwy. Boże, chcą mi odciąć nogę. Boże, chcą mnie pozbawić jakiegoś narządu. Boże, popatrz, jak ciężko choruję. Ale ja się raduję Tobą, bo Ty jesteś. Radujcie się Panu. Rozradujcie się w Panu, On spełni pragnienia waszego serca. A więc wpierw Bóg. Radość w Bogu. Radość Jego obecnością. Bóg nie jest moim służącym. To ja jestem stworzony po to, by wielbić Boga w każdej sytuacji, w jakiej się znajduję. Nie mam wątpić, że Bóg mnie opuścił. Trudne? I dlatego to prowadzi do świętości. W psalmie 40 czytamy. Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Niech się radują, weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają. I niech zawsze mówią, Pan jest wielki, ci, którzy pragną Twojej pomocy. Przychodzisz do Boga, siostro, bracie, i mówisz, oby mnie Bóg wysłuchał. Oj, tak długo się modlę, tak długo proszę, już tyle lat. Ach, mógłby mnie wreszcie Bóg wysłuchać. Czy jest w tych słowach radość? W tych słowach jest zniechęcenie, zgorzknienie, rozczarowanie. Jak Ciebie Bóg ma wysłuchać? Ja to mówię też do siebie. Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają. I niech zawsze mówią, Pan jest wielki, ci, którzy pragną Twojej pomocy. Cóż tutaj można dodać? Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają. Czyli nie kwaśna mina, nie rozczarowanie, nie ból zniechęcenia, ale radość. Szukam Ciebie, Panie, bo Ty mnie kochasz. Szukam Ciebie, Panie, bo Ty spełnisz pragnienia mego serca. Szukam Ciebie, Panie, bo Ty jesteś dobry. Panie, jeśli do tej pory nie byłem wysłuchany, to przecież to nie dlatego, że Ty nie chcesz mnie wysłuchać, bo Ty jesteś dobry, bo Ty chcesz mojego dobra. Chcę się radować Tobą. Nie chcę, aby moim Bogiem był mój problem. Nie chcę, aby moim Bogiem było cierpienie, które odczuwam. Nie chcę, aby moim Bogiem była choroba. A tak często jest. Choroba, ból, cierpienie, niedostatek, niepowodzenie staje w centrum naszego życia. I tylko o tym myślimy. Temu podporządkowujemy wszelkie nasze działanie. Nie szukaniu Boga. Bóg ma być tym, który przyjdzie i da mi to, o co proszę i uwolni mnie od tego, co mnie przygniata. Do tego potrzebujemy Boga. A Bóg chce, abyśmy Go kochali miłością bezwarunkową, bezinteresowną i nieograniczoną. Abyśmy radowali się w Panu i Panem, dlatego że jest. W psalmie 51 czytamy, spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, któreś skruszył. Odwróć oblicze od moich grzechów i wymasz wszystkie moje przewinienia. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym. A więc mamy się radować możliwością, radością, darem zbawienia. Bez względu na to, w jakiej jestem w sytuacji, mam Bogu oddawać chwałę.
Mam się Bogiem radować. Jak to zrobić? No właśnie tak jak mówi psalmista. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Czyli nie ducha lęku, nie ducha strachu, nie ducha zniechęcenia, nie ducha rozgoryczenia, ale ducha niezwyciężonego. Ducha, który jest wodzem w armii niezwyciężonej. Wodzem, który idzie na czele. Wodzem, który niszczy swoich przeciwników. Ból, rozgoryczenie, zniechęcenie, rozczarowanie, smutek, przygnębienie. To są nasi wrogowie. Tym atakuje nas szatan. Mówi, popatrz, jaki ten Bóg jest wstrętny. Popatrz, jaka jest miłość tego Boga. No zobacz, jak cierpisz. No gdzie jest ten dobry Bóg? No gdzie On jest? No to jest dobry Bóg? Przecież powinien Ciebie dawno wysłuchać, jest wszechmocny. Powinien Tobie dać pieniądze, bo ich nie masz. Powinien dać Ci pracę, której nie masz. No przecież Go prosisz, no jaki jest dobry? Zobacz, widzisz? Taka jest Jego dobroć. Nieprawda. Popatrzmy w raju, na sytuację w raju. Przychodzi szatan, mówi do Ewy, czy to prawda, że Bóg wam zabronił? I w tym momencie cała sytuacja nabiera pewnego nieprzyjemnego wymiaru. Otóż Ewa przestaje widzieć całe piękno ogrodu, przestaje być dla niej atrakcyjny cały ogród Eden, a widzi tylko to jedno drzewo. Przestaje dostrzegać szeroki kontekst sytuacji, w której się znajduje, a widzi tylko punktowo. I nagle w jej sercu rodzi się grzech. Nagle w jej sercu rodzi się nieposłuszeństwo wobec woli Bożej. I to przesłania jej cały obraz. I tak jest bólem, z cierpieniem. Szatan przychodzi i wie, którą stronę potrącić, aby zadźwięczał dźwięk, którego on chce słyszeć, a który jest nieprzyjemny Bogu. Szatan chce, abyśmy byli smutni. Bo tam, gdzie smutek, tam nie ma Bożej miłości i radości. Tam, gdzie smutek, tam jest przygnębienie, strach, lęk, ból, złość, gniew. Gdzie jest Boża radość? Tam jest obecny Bóg ze swoją miłością. Jest psalm 119. Bardzo piękny psalm, długi, ale proszę się nie obawiać, nie będę czytał całego psalmu. W wersecie 111 czytamy. Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca. A więc zaczynamy budować radość. Radość serca. Tę radość serca budujemy poprzez rozważanie prawa Bożego. Przyglądamy się Bogu w Jego słowie. Przyglądamy się Bożej miłości w codziennym Słowie Bożym, które czytamy w Ewangelii. Nie może być inaczej. Nie znajdziemy tej siły i mocy gdzie indziej. Musimy zacząć od Słowa Bożego. Święty Paweł powie, wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Więc jeśli nie słyszymy Słowa Bożego, jeśli słyszymy tylko swoje jęki, swoje bóle, rozczarowania, to nie będzie w nas siły i mocy Bożej. Nie będzie w nas siły i mocy Bożej do zwalczenia tych wszystkich depresyjnych stanów, którymi jesteśmy atakowani. Bóg daje radość. A jak jest radość, wtedy dzieją się cuda. Nawet związane z uzdrowieniem. W tym psalmie 119 czytamy dalej. Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą. Pokładam ufność w Twoim słowie. Musimy uwierzyć, że Słowo Boże jest prawdą. Że Słowo Boże to nie jest jakaś historia sprzed wieków, która no nie ma nic wspólnego już z naszą rzeczywistością. Trzeba by to słowo trochę zaktualizować, no bo nie dostaje. Zostaje z tyłu. Czasy idą naprzód, ludzie idą naprzód, życie idzie naprzód, a to słowo jakieś takie ni w 5, ni w 9. Nieprawda. To jest też kłamstwo szatańskie. Słowo jest żywe i skuteczne. Żywe i skuteczne jest słowo, powie Święty Paweł. Święty Paweł powie również, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Siostry, bracia, to jest wola Boża. To nie jest jakiś wymysł mój, czy kapłanów, księży, sióstr zakonnych, duchowieństwa. Nie. To jest wola Boża. Ciągle szukamy woli Bożej. Pytam się, Boże, jaka jest Twoja wola na moje życie? Jak mam żyć? I tu masz odpowiedź, siostro, bracie. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. I dalej. Ducha nie gaście. Proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Siostry i bracie, zawsze się radujcie. Bez względu na sytuację, w jakiej się znajdujesz. Dziękuj Bogu. Szukaj dobrego wymiaru w tym, co cię spotyka. Zawsze się raduj w Bogu i nieustannie się módl.
Módl się, aby Boga uwielbiać. Nie ciągle prosić, ale aby Boga uwielbiać, oddawać Mu chwałę za to, że jest, za to, że nas kocha. Na przykład za to, że dał nam Matkę Bożą, jako naszą mamę, że dał nam różaniec, że dał nam tyle możliwości, dróg osiągnięcia zbawienia, za różnego rodzaju wspólnoty modlitewne. Nie myśl, że ty, siostro, bracie, skoro odmawiasz różaniec, jesteś w czymś lepszy od kogoś, kto chodzi na spotkania modlitewne jakiejś grupy modlitewnej, takiej czy innej, że on jest gorszy, a ty jesteś lepszy. A jeśli chodzisz na spotkania grup modlitewnych, a z różańcem tak masz kontakt sporadyczny, nie myśl, że panie, które odmawiają różaniec, tak zwane babcie różańcowe, to jakiś gorszy gatunek, bo to też jest kłamstwo, to też jest nieprawda. Czyli zawsze się radujcie, nieustannie się modlicie, w każdym położeniu dziękujcie. Dziękuj za każdą sytuację, bo taka jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Na tym zakończymy część pierwszą. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Mówi do państwa Marek Jaworowski. Radio Różaniec. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy część drugą tematu radość. Zakończyliśmy fragmentem z listu do Tesaloniczan świętego Pawła Apostoła, który teraz pozwolę sobie przypomnieć. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Święty Paweł dalej pisze w liście do Filipian. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam. Radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. No o co tu chodzi? Przedstawiajcie Bogu w modlitwie, błaganiu z dziękczynieniem wasze prośby. Bardzo prosto. Otóż chodzi o to, że kiedy prosimy, mówimy: Boże, pomóż mi, Boże, daj mi tę łaskę i powinniśmy zakończyć. Ale dziękuję Ci, że Ty chcesz mi to dać. Dziękuję Ci, że Ty mnie kochasz. Dziękuję Ci, że pokazałeś mi ten problem. Dziękuję Ci, że ta sytuacja jest po to, abym doświadczył wielkiej chwały Bożej, mocy Bożej. Dziękuję Ci, że choć jeszcze nie otrzymałem tego daru i ta sytuacja trwa już długo, to znaczy, że Ty, Boże, chcesz dać mi o wiele więcej niż proszę. Tobie chwała, Jezu. Bądź uwielbiony, Boże, w tej sytuacji, w której się znajduję. Dziękuję Ci, że ona jest po to, abym doświadczył Twojej wielkiej, wielkiej mocy i miłości. Nie jest to, siostry, bracia, tak zwane zaklinanie wiatru, zaklinanie deszczu. Nie jest to jakaś technika psychologiczna, która ma nam coś wmówić. Tu święty Paweł jasno mówi, abyśmy zawsze się radowali, abyśmy zawsze się radowali i abyśmy dziękowali Bogu, prosząc. Prosimy i dziękujemy za otrzymanie łaskę. No przecież tak robimy, odmawiając nowennę pompejańską. Pierwsza część prosimy, a druga część dziękujemy. A przecież nie otrzymaliśmy jeszcze tego, o co prosimy, tak? Następne 27 dni mówimy: Boże, dziękuję Ci, że otrzymałem to, o co prosiłem. Takie jest znaczenie drugiej części nowenny pompejańskiej. Dziękuję, że otrzymałem to, o co proszę, że doświadczyłem tej łaski. Dziękuję Ci, Boże. A masz tą łaskę, siostro, bracie, już w ręku? Jeszcze nie. To jest właśnie między innymi wypełnienie tego słowa, o którym tutaj mówimy. W nowennie pompejańskiej to bardzo mocno widać. Na to też zwracają uwagę osoby w ruchach charyzmatycznych. Czyli widzicie, siostry, bracia, nie ma takiej różnicy między osobami odmawiającymi różaniec, odmawiającymi nowennę pompejańską, a osobami należącymi do ruchów charyzmatycznych. Jeśli żyjemy Słowem Bożym, jeżeli jesteśmy wierni Duchowi Świętemu, On nas poprowadzi przez niepokalane serce Maryi, abyśmy kochali Jezusa tak jak Maryja. A kochać Jezusa to zachowywać Jego naukę. Kochać Jezusa to zachowywać Jego słowo. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. W liście do Efezjan w rozdziale 5, werset 20 czytamy: dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystus. Dziękujcie za wszystko Bogu w imię Pana naszego Jezusa Chrystus. Ile trudnych sytuacji nas spotyka w życiu.
jak wiele trudnych sytuacji. To, co teraz przeczytaliśmy, to słowo: dziękujcie Bogu Ojcu w imię Jezusa Chrystusa. To jest także schemat modlitwy prośby. Proszę i od razu dziękuję, ale czynię to w imię Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi w Ewangelii: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. W innym miejscu mówi: ja was przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał, i aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. Ja was przeznaczyłem. To znaczy, Jezus przeznaczył nas na to, aby Ojciec dał nam to, o co prosimy w Jego imię, w imię Jezusa Chrystusa. Paweł pisze, że imię Jezus to jest tak potężne imię, że na dźwięk imienia Jezus zginają się kolana istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. A więc dlaczego, kiedy prosimy w imię Jezusa Chrystusa, nie otrzymujemy? Bo często, a ja wiem to po sobie, ja też takiej sytuacji doświadczałem, często jest tak, że prosimy w imię Jezusa Chrystusa tylko słowem, ale w sercu nie wierzymy, że otrzymamy to, co prosimy w imię Jezusa Chrystusa. Bo to negatywne doświadczenie niewysłuchanych modlitw powoduje, że nasza modlitwa jest bezowocna. Dlatego musimy wracać do Słowa Bożego. Musimy wracać do Słowa, które wypowiedział Bóg przez usta proroków, przez usta ewangelistów. Musimy wracać do Słowa Starego i Nowego Testamentu. I oczywiście tu uwaga, odczytujemy Stary Testament tylko i wyłącznie w świetle Nowego Testamentu, bo tylko tak możemy odczytać prawidłowo Stary Testament. Siostry i bracia, czyli jak wykrzesać z siebie tę radość, aby Boga uwielbić? Jak z siebie wykrzesać radość, aby Bóg spełni pragnienia naszego serca? Bo to jest Jego wolą przecież. Bóg chce nas wysłuchać. Jak wykrzesać z siebie tę radość, abyśmy chodzili z podniesioną głową, a nie z nosem przy ziemi? Jak wykrzesać z siebie tę radość, aby oblicza nasze jaśniały? Trzeba sięgnąć po Słowo Boże. I trzeba sięgnąć po materiały, konferencje, rekolekcje, w których możemy wzrastać duchowo. Nie możemy siedzieć tylko pogrążeni w naszym smutku i bólu. Nie może to, co jest naszym doświadczeniem, tym negatywnym doświadczeniem, zakryć Boga. Nie może stanąć w miejscu Boga. Pamiętam taką sytuację, którą opisywała pewna kobieta. Chyba już o tym mówiłem, ale powtórzę to jeszcze raz. Ta kobieta miała w swoim czasie problem ze zniewoleniem szatańskim. W końcu po iluś tam egzorcyzmach została uwolniona. Taka radosna poszła do kaplicy wieczystej adoracji, by oddawać Bogu chwałę. I w pewnym momencie w czasie modlitwy stanęła przed nią święta Teresa od Dzieciątka Jezus. I zaczęła ją wychwalać. Mówi: Bogu bardzo się podoba twoja postawa. Bóg jest zadowolony. No i tak cały czas jej mówi. No i ta kobieta z taką radością przyszła do kapłana, którego się spowiadała. Chyba to nawet był ten młody kapłan, który nad nią się modlił wcześniej o uwolnienie. I mu o tym powiada. On chwilę myślał i mówi: gdzie stała święta Teresa? Ona mówi: no między mną a Najświętszym Sakramentem. I wtedy ów kapłan powiedział: to nie była święta Teresa, to był szatan. Otóż żaden święty, Matka Boża, aniołowie nie staną między Najświętszym Sakramentem a człowiekiem. Zawsze staną z boku. A Maryja w jednym z objawień mówiła: jeśli na ołtarzu będzie wystawiony Najświętszy Sakrament w czasie, kiedy do was przyjdę, idźcie do Jezusa. Szatan nasze problemy wyolbrzymia, abyśmy widzieli tylko problem, a nie Boga. Stąd te wszystkie frustracje, stąd ten ból, stąd brak radości w naszym życiu, stąd tyle tysięcy katolików smutnych. Na pewno nieraz słyszeliście, siostry i bracia, takie określenie: smutny święty to żaden święty. A Arka Noego śpiewała: każdy święty chodzi uśmiechnięty. No nie da rady inaczej. Kiedy w moim sercu jest Bóg, wtedy moje oblicze promienieje radością. Kiedy moim Bogiem jest mój ból, moje cierpienie, troski, które przeżywam, nie ma we mnie radości. Przyjrzyj się, siostro i bracie, sobie. Czy jest w tobie radość, czy smutek? Często też prosimy i to niespełnienie naszej prośby, to niespełnienie naszej modlitwy, no bo przecież czujemy się kimś wyjątkowym. Nie powiemy tego wprost, ale tam w środku gdzieś, jak to się mówi, w trzewiach, nawet głębiej niż serce, jest to przeświadczenie: no przecież chodzę do kościoła, no przecież odmawiam różaniec, przecież uczestniczę w życiu sakramentalnym, przecież to, przecież tamto. Dlaczego Bóg mnie nie wysłuchuje? A tamtych to tak szybko wysłuchał, a mnie nie. No dlaczego? Bo moim Bogiem jest nie Jezus, a mój problem. Ja potrzebuję Jezusa, żeby poczuć ulgę, uwolnienie od tego problemu. Po tym jest potrzebny Jezus, aby mnie uwolnił, abym nie czuł tego ciężaru, aby mnie nie gniotło. A Jezus chce, żebym go kochał. Po prostu kochał go za to, że jest. Pomyśl, gdyby nagle Jezus stanął przed nami i powiedział: słuchajcie, od dzisiaj Bóg Ojciec powiedział, że
nie będę już mógł wam udzielić żadnej łaski i żadnego cudu dla was zrobić. Aż do skończenia świata, koniec, ojciec zakręcił kurek, nie będzie. Jak wtedy byśmy postąpili? Czy przyjdziemy do Jezusa? Czy będziemy pamiętali o tym, co dla nas już zrobił? O tym, że otworzył nam bramy nieba, że cierpiał, że obarczył się naszym cierpieniem? Będzie w nas ta radość? Czy będzie rozżalenie? To my idziemy szukać sobie innego Jezusa. Takiego, któremu Bóg nie przykręcił kurka. Taka byłaby pewnie często nasza odpowiedź. Tam w środku. Pamiętacie, co powiedział Jezus do tych, którzy chcieli go obwołać królem? Przyszliście, bo jedliście chleb do sytości. Siostry i bracia, pomódlmy się teraz o Bożą radość. A Bożą radość w naszych sercach rozlewa Duch Święty. To Duch Święty daje nam Bożą radość. Chciałbym, abyśmy teraz odmówili dziesiątkę różańca, rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Wyciszmy się i teraz tak powierzmy Bogu te wszystkie trudne sytuacje, które powodują, że nie ma w nas radości. I zaprośmy w tą sytuację Ducha Świętego. Ale tak szczerze, Duchu Święty, przyjdź, rozwal tą ścianę, rozwal tą skałę, która nie pozwala mojemu sercu się radować. Duchu Święty, przyjdź z Twoją mocą miłości. Rozpal tą skałę, rozpuść tą skałę. I daj mi serce z ciała, abym kochał Boga, radował się Bogiem, chcę się radować Bogiem, chcę Bogu oddawać chwałę, radować się Jego obecnością. Tak z serca. Siostry i bracia, Matko Boża, Ty byłaś obecna w Wieczerniku, gdy Duch Święty stąpił na apostołów. Ty jesteś Matką Kościoła. Wtedy rodził się Kościół, gdy Duch Święty stąpił. Maryjo, uproś nam łaskę otwarcia się na Ducha Świętego, aby Duch Święty bez przeszkód mógł działać w życiu każdego z nas, a zwłaszcza tych osób, które teraz cierpią, z powodu braku otwarcia na Bożą miłość. Cierpią i nie czują Bożej radości w sobie. Matko Boża, pomóż nam, aby Duch Święty zniszczył ten smutek, tę skałę smutku. Aby Duch Święty zniszczył to ziarno bólu, niepokoju, trwogi, lęku, strachu, złości, gniewu, rozgoryczenia, które zasiał szatan. I niech wzejdzie przepiękne ziarno Bożej mocy i radości w naszych sercach. Duchu Święty, w imię Jezusa Chrystusa, stąp teraz do naszych serc. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który dał nam Ducha Świętego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który dał nam Ducha Świętego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który dał nam Ducha Świętego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który dał nam Ducha Świętego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który dał nam Ducha Świętego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który dał nam Ducha Świętego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który dał nam Ducha Świętego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który dał nam Ducha Świętego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję siostry i bracia za uwagę. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Kłania się Marek Jaworowski.